Witamy już serdecznie. Mogą Państwo zacząć nam pisać, skąd Państwo do nas tutaj przybywają w tej wirtualnej przestrzeni? Witamy, witamy serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzień dobry. Okej, Szczecinek, Opole, Lublin, powiat płoński, Elbląg, Puławy. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy na kolejnym webinarium z cyklu Wychowanie to podstawa. Tym razem o tematyce, jak uwrażliwiać uczniów i uczennice na wyzwania globalne. Witamy dzisiaj w szerokim gronie ekspertek zajmujących się tematyką globalną, z którymi będę dziś rozmawiać właśnie na temat tego, w jaki sposób poruszanie problematyki globalnej, tematów globalnych może wspierać to, co się dzieje w procesie wychowawczym. Ja tutaj troszeczkę walczę z techniką dzisiaj, przepraszam. Idziemy z prezentacją. Witamy Państwa w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, a prezentacja nam się nie odpala. To jeszcze to. Ale witamy Gliwice, witamy Tarnogród i powiat bytowski. Proszę Państwa, witamy Was w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, najstarszej tak naprawdę organizacji pozarządowej, no jak zaczęłam mówić, to od razu się nam pokazał ten slajd, najstarszej i największej, może nie najstarszej, ale na pewno największej edukacyjnej organizacji pozarządowej w Polsce, która zajmuje się wprowadzaniem do szkół takich metod nauczania i tematów, które pozwalają na zaangażowanie i uczniów, i uczennic we własną edukację, w to, żeby rzeczywiście brać odpowiedzialność za swoją własną naukę, za to, co się dzieje w szkole, za to, żeby sobie radzić po prostu w życiu, po prostu z wyzwaniami codziennych, z codziennymi wyzwaniami i z wyzwaniami codziennych współczesnego świata. Od ponad już 25 lat pracujemy z nauczycielami i z uczniami, z dyrektorami i z dyrektorkami. W nasze programy są zaangażowane tysiące w tej chwili nauczycieli i nauczycielek z całej Polski. Mogą Państwo znaleźć informacje na temat tego, co robimy, zarówno na naszej głównej stronie internetowej www.co.org.pl, jak i na naszym blogu edukacyjnym, gdzie znajdziecie Państwo wiele ciekawych materiałów dotyczących pracy zarówno teraz w tej rzeczywistości zdalnej, jak i na co dzień w tej szkole, do której zobaczymy, czy będzie w ogóle jeszcze jakikolwiek powrót. Zapraszamy wtedy na nasz blog www.blog.co.org.pl, a także na nasz kanał na Facebooku, na którym w tej chwili także odbywa się transmisja tego webinarium. Wystarczy wpisać Centrum Edukacji Obywatelskiej, znajdą Państwo wtedy nasz kanał na Facebooku. Też serdecznie zapraszamy po codziennie nowe treści. W sposób szczególny zapraszamy Państwa do skorzystania z jeszcze jednego webinarium, które odbędzie się w poniedziałek 29 marca. Też to będzie już ostatnie webinarium w ramach programu Wychowanie to podstawa i będzie to webinarium szczególne, ponieważ spotkamy się na nim z przedstawicielem naszego norweskiego partnera Human Rights Academy. I na tym webinarium będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób w Norwegii, a także w projektach międzynarodowych naszego partnera jest realizowana edukacja włączająca. Edukacja włączająca, którą potraktujemy jako taką realizację praw człowieka w praktyce. Tutaj Państwo mają kod QR, który można sobie zeskanować i wejść na rejestrację.
do tego wydarzenia. Natomiast też tutaj spróbuję Państwu za momencik podać link, bo to też mnie działa dzisiaj. Natomiast bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do rejestracji, dlatego że to będzie wydarzenie, które będzie wyjątkowo nietransmitowane na Facebooku, także tylko te osoby, które na nie przyjdą bezpośrednio, będą mogły z niego skorzystać. Jeśli chodzi o program Wychowanie to Podstawa, to mamy tutaj, jak wielu z Państwa pewnie już wie, tak naprawdę takie dwie ścieżki. Ścieżkę indywidualną, wspierającą indywidualnego nauczyciela, tę ścieżkę, której w tej chwili tak naprawdę jesteśmy, to na którą składają się webinaria eksperckie, takie jak to, webinaria, które promują z jednej strony właśnie materiały praktyczne dla wychowawców klas, o których będziemy też dzisiaj troszeczkę opowiadać, a z drugiej strony rozwijają tematykę tych materiałów. Za chwilę będę troszeczkę więcej o tym mówiła. W ścieżce indywidualnej jest z nami teraz około setki nauczycieli, także w kursie internetowym, którzy też niedługo będą rozpoczynali warsztaty pogłębiające to, co w kursie się dokonuje. Ja w tej chwili na czat wrzuciłam tutaj jeszcze link do tego webinarium, o którym mówiłam, ostatniego webinarium tego norweskiego. Natomiast będziemy też w tej chwili pracować z całymi szkołami w takim pilotażowym projekcie, prowadzić warsztaty w szkołach dla rad pedagogicznych i przyglądać się programom profilaktyczno-wychowawczym, tym, w jaki sposób one są budowane i czy one rzeczywiście są programami żywymi. To jest coś nowego, to jest program pilotażowy. Natomiast Państwa zachęcamy szczególnie do skorzystania z tych materiałów, które już w tej chwili mamy. I w ramach programu Wychowanie to Podstawa już powstało kilka narzędziowników. Tak naprawdę powstały, muszę Państwu powiedzieć, już wszystkie. Tyle tylko, że w tej chwili złożone mamy i Państwo mogą z nich bezpośrednio skorzystać. 3, tutaj znowu wrzucam link na czat. Zachęcam do tego, żeby wejść w ten link i obejrzeć sobie, co już w tej chwili mamy Państwu do zaproponowania. A co Państwo tam znajdą? Znajdą Państwo tam w tej chwili już gotowe 3 zestawy materiałów, jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze. To są takie materiały, które są przeznaczone do pracy dla samego nauczyciela wychowawcy. Drugi zestaw, który ma za zadanie wspierać nauczyciela w pracy z jednostką, jak wspierać uczniów i uczennice w ich poczuciu skuteczności, jak każdego indywidualnego ucznia wspierać w jego mocnych stronach. Zestaw trzeci, jak wzmacniać proces grupowy w klasie. Też Państwo znajdą tam razem z towarzyszącym im webinarium. Natomiast mamy już webinaria także do zestawu 4 i 5, a dzisiaj mamy webinarium do zestawu 6. I jak Państwo widzą, te kolejne zestawy materiałów odnoszą się do takich coraz szerszych kręgów oddziaływań. Od jednostki aż do takiego zaangażowania, można powiedzieć, w życie świata. Być może zabrzmi to szumnie, ale zobaczą Państwo, że tak rzeczywiście jest. W tym właśnie zestawie 6, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, poruszamy taką tematykę jak globalne obywatelstwo, praktykowanie dobrej rozmowy, krytyczną analizę otaczającego nas świata, wpływ na świat, jaki mamy wpływ na świat oraz twórcze odpowiadanie na wyzwania globalne, jak to właśnie robić w sposób twórczy. Każdy z tych zestawów materiałów zawiera nie tylko materiały do wykorzystania na godzinie do dyspozycji wychowawcy, bo tak naprawdę tego typu materiałów można najwięcej znaleźć w tej chwili w internecie, ale także zwracamy uwagę na codzienne sytuacje szkolne, na codzienne szkolne oddziaływania, które mają właśnie ogromną rolę we wychowawczym oddziaływaniu nauczyciela i nauczycielki oraz na działania specjalne, takie jak projekty, czy jakieś takie szerzej zakrojone działania, które uzupełniają, a w pewien sposób właśnie tworzą pewną taką całość z tym, co się dzieje na co dzień w klasie i z tym, co się dzieje na godzinach wychowawczych. Dzisiaj natomiast będziemy rozmawiać właśnie z moimi gościniami, z Bernadetą Białek, nauczycielką dyplomowaną polskiego i wiedzy o społeczeństwie, pracującą w szkole podstawowej nr 25
Zabrzu, która współpracuje od dawna z Centrum Edukacji Obywatelskiej, też na pewno będzie troszeczkę o tym mówiła, jest autorką i współautorką materiałów edukacyjnych, między innymi w projektach Świat z klasą, Rozmawiajmy o uchodźcach, Poczytajmy. Jest mentorką w kursach internetowych Centrum Edukacji Obywatelskiej i właśnie zależy jej na tym, żeby ta szkoła była żywa, tak, żeby uczyć dla szkoły, a nie dla życia. Była także nominowana do nagrody imienia Ireny Sedlerowej za naprawianie świata. Mamy także dzisiaj z nami Sylwię Międzybrodzką, także polonistkę, ale z ukończonymi studiami, także z wiedzy o kulturze, dyplomowaną trenerkę, coachkę, mentorkę, tutorkę drugiego stopnia, edukatorkę pozytywnej dyscypliny w klasie i pracującą także z dorosłymi, nie tylko z uczniami. Również współpracuje od kilku lat z Centrum Edukacji Obywatelskiej, również pracuje w grupie roboczej działu edukacji globalnej i ekologicznej. Jest współautorką publikacji ze scenariuszami zajęć pokazującymi właśnie, jak włączać edukację globalną do lekcji. I mamy wreszcie pracowniczkę Centrum Edukacji Obywatelskiej, Martę Jackowską-Wadizu, koordynatorkę programu One Planet for All, o którym też nam na pewno dzisiaj troszeczkę powie, One Planet for All, Razem dla Klimatu. Wcześniej pracowała w projektach Świat z klasą, Klimat to temat i właśnie działa na rzecz po prostu lepszego świata. Z wykształcenia afrykanistka, z zamiłowania afrykanistka, to jest moje ulubione zdanie o Marcie, które bardzo, bardzo wiele o niej mówi. I będziemy dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiać na temat w ogóle edukacji globalnej, bo nie wszyscy, podejrzewam, którzy tutaj dzisiaj trafili do nas na to webinarium, wiedzą, w jaki sposób rozumiemy tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej edukację globalną. Potem się zastanowimy nad tym, dlaczego w ogóle warto się edukacją globalną zajmować w kontekście wychowawczym. Zarówno jakie postawy rozwijamy w naszych wychowankach, w jaki sposób na nich wpływamy, ale także jakie my odnosimy z tego korzyści. Ale w związku z tym, że ta tematyka, o której tutaj będziemy rozmawiać, może być trudna, to zastanowimy się przez moment nad tym, jakie wyzwania mogą przed nami stanąć. I wreszcie przejdziemy do praktyki, czyli do tego, w jaki sposób można wdrażać edukację globalną na co dzień, zarówno w takich małych krokach, jak i w dużych projektach, chociażby, które realizujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tak, tutaj są problemy, słyszę techniczne, czy właśnie widzę na czacie. Tutaj, jeżeli ktoś rzeczywiście ma problem z dźwiękiem, to proszę spróbować wejść jeszcze raz i w tym momencie, kiedy pani czy pan będzie się logować, proszę sprawdzić, tam się powinno wyświetlić okienko dotyczące podłączenia głośników. Zacznijmy zatem od tego, że Marta opowie, w jaki sposób edukację globalną rozumiemy w CEO. Zapraszam cię serdecznie, Marta. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak jak już Emilia mnie przedstawiła, pracuję w dziale edukacji globalnej i ekologicznej, gdzie od paru lat już pracujemy z metodami edukacji globalnej w szkołach. Współpracujemy też z Sylwią, z Benią i z innymi nauczycielami, nauczycielkami, którzy pomagają nam opracowywać materiały, współpracują w naszych programach, między innymi właśnie w obecnie trwającym One Planet for All, Razem dla Klimatu, którzy też tworzą grupy robocze i właśnie w tych grupach roboczych tworzą wiele scenariuszy zajęć i pomagają nam też udoskonalać nasze działania, żeby jak najlepiej tą edukację globalną wprowadzać. No ale właśnie, cóż, czym jest ta edukacja globalna? Bo często to wyrażenie jest takie, budzi obawy, budzi strach, a tutaj nie ma się czego bać. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie. No i edukacja globalna rzeczywiście bardzo pasuje do tematów wychowawczych, ponieważ jest to taka część kształcenia,
która w szczególny sposób zajmuje się właśnie wychowaniem i budowaniem postaw. A sama edukacja globalna zajmuje się pokazywaniem współzależności na świecie. Na czym to polega? Pracujemy z różnymi zagadnieniami, które są aktualne, które dotyczą nas wszystkich, całego świata. Te zagadnienia tutaj są wymienione na slajdzie. To są takie zagadnienia często trudne i tego nie ukrywamy, bo dotyczą na przykład zmiany klimatu, równości płci, migracji. Są to tematy, które budzą kontrowersje, ale to dobrze. O czym mam nadzieję później Sylwia z Benią opowiedzą, jak to działa właśnie w szkole, kiedy z tymi kontrowersyjnymi tematami się pracuje. A dobrze dlatego, że edukacja globalna ma uczyć krytycznego myślenia. I zadaniem jest takie wzbudzenie ciekawości, zainteresowanie światem poprzez pokazywanie między innymi tych współzależności między ludźmi, między przyrodą, między różnymi tymi zagadnieniami, na przykład jak migracje łączą się ze zmianą klimatu, jak zmiana klimatu łączy się z odpowiedzialną konsumpcją, ale też tym, co na przykład nas w Warszawie, nas w Kłodzku czy nas w Opolu, tu wykorzystuję miejsca, z których Państwo też określili, że są, co łączy nas na przykład z Indiami, z Ganą czy też z Kanadą. I to wszystko pozwala nam też budować nasze krytyczne myślenie, nasze, ale też uczniów i uczennic. Aby to krytyczne myślenie zadziałało, to nie jest takie proste, ponieważ oczywiście wszyscy przychodzimy z jakimiś swoimi stereotypami, jesteśmy czegoś nauczeni w procesie takim socjalizacji. I ta edukacja globalna tak otwiera trochę te nasze klapki na to wszystko. Przede wszystkim przez to, że pokazuje te globalne różne zagadnienia przez pryzmat lokalności. Często mówi się o takim haśle myśl globalnie, działaj lokalnie. To też pokazujemy, jak to jest, że tutaj w tych naszych miastach w Polsce czy też w różnych miastach w Europie dzieje się coś, co dotyczy całego świata lub też to, co dzieje się na całym świecie, dotyczy nas tutaj, ale też jak nasze działanie jednostki, do którego edukacja globalna zachęca, wpływa na to, co dzieje się na całym świecie. Ponieważ przede wszystkim to, co wyróżnia też edukację globalną, to jest to, że to jest proces. To nie działa tak, że my przeprowadzimy jeden scenariusz i coś się zadzieje, tylko pracując właśnie na tym, co tutaj mamy na slajdzie, czyli na umiejętnościach, wartościach i postawach, my musimy pracować dłużej, żeby ten cały proces się zadział. I poprzez taką naukę tego, właśnie poprzez lokalność możemy dotrzeć do tego, żeby pokazywać młodzieży, ale też w ogóle społeczności szkolnej, poprzez to krytyczne myślenie, pokazujemy, w jaki sposób jesteśmy połączeni ze światem, ale oddajemy też na przykład głos innym częściom świata, głos, który często jest w ogóle niesłyszany, głos krajów globalnego południa. Pokazujemy przyczyny i konsekwencje różnych zjawisk. Pracujemy na wartościach i postawach, ponieważ wierzymy, że one muszą zadziałać, żeby zrozumieć to, co się dzieje i żeby doprowadzić do działania, ponieważ w tym całym procesie, który edukacja globalna zakłada, jest najpierw wiedza, potem nabycie umiejętności, a potem przejście do działania. My chcemy, żeby młodzież, która wejdzie w ten proces edukacji globalnej, zmieniła swoje postawy, gdzieś znalazła pewne wartości, na którym nam zależy, co spowoduje, że będzie chciała działać właśnie dla lepszego świata. I to możliwe jest w szkole i to się dzieje w programach CEO już od wielu lat, między innymi właśnie w programie One Planet for All, Razem dla Klimatu, gdzie młodzież szkolna zakłada redakcje, w których opisuje zjawiska związane ze zmianą klimatu na gruncie lokalnym, odwołując je do tego, co się dzieje na całym świecie.
To chyba tyle, co chciałam na wstępie powiedzieć, więc oddaję głos do studia. Dziękuję Ci serdecznie, Marto. Ja widzę, że Państwo tutaj proszą o link do szkolenia z 29 marca. Co ciekawe, mnie ten link przekierowuje we właściwe miejsce. Ja za momencik go wrzucę. Dobrze, za momencik wrzucę jeszcze raz, tylko udzielę głosu prelegentkom, ponieważ tutaj już możemy sobie właśnie w tym kontekście postawić pytanie, jakie postawy rozwijamy właściwie? Trochę Marta o tym mówiła, trochę było o tym na tym slajdzie, ale jak to wygląda, dziewczyny, w praktyce? Kiedy pracujecie ze swoimi uczniami w swoich szkołach, co się tak naprawdę dzieje w tym procesie wychowawczym? Jakie kompetencje są kształtowane? Jak wy to widzicie? Beniu, czy mogłabyś zacząć? Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się swoim doświadczeniem włączania edukacji globalnej u mnie w szkole na zajęciach. Ja jestem ogromną zwolenniczką wprowadzania edukacji globalnej. Przede wszystkim myślę dlatego, i tym też na początku się kierowałam, że kształtuje ona właśnie postawy. Także przy okazji tematów globalnych możemy kształtować empatię, współpracę, solidarność. Możemy mówić o uczciwości, o szacunku, otwartości. Także to są te wszystkie wartości, na którym nam zależy jako wychowawcom i również rodzicom. Jeżeli jest wśród Państwa taka obawa na początku, czy w ogóle podejmować tą tematykę, czy może to się nie spotka z jakimś odzewem ze strony rodziców, to warto zadać pytanie, jakie podstawy chcą, aby rodzice na przykład, tak, jakie chcą kształtować u swoich dzieci. One okazują się, że są zbieżne. Także jeżeli wyjdziemy od tych podstaw, to na pewno jest to dobry punkt wyjścia. Ja na pewno dzięki wdrożeniu tej edukacji przełamałam trudności wychowawcze w postaci bierności uczniów, braku motywacji do nauki. Miałam taką klasę kilka lat temu, dwie klasy gimnazjalne, które nie były zainteresowane tekstami literackimi i tutaj teksty z edukacji globalnej stanowiły taką furtkę, ponieważ te wydarzenia, ta problematyka, tak, wydarzenia bieżące, które często dotyczą tematyki globalnej, okazały się im bardzo bliskie. Także to jest niezwykły taki aspekt, kiedy można obudzić kreatywność, aktywność na zajęciach, kiedy na przykład dziecko, które było wyłączone z grupy klasowej, mające zespół Aspergera, nauczyło się współpracy w grupie. Także jest to dla mnie taka ogromna wartość, czy na przykład rozmowa o różnorodności, kiedy w mojej szkole były dzieci romskie i odnosiłam się, też między innymi poruszałam temat na lekcji języka polskiego akurat o papuszy, o romskiej tutaj artystce, także myślę, że warto właśnie, aby też odnosić się do tego kontekstu bliskiego nam i od tego wychodzić. Dzięki. Z tego, co słyszę, to mówisz o współpracy, mówisz o zaangażowaniu, mówisz o takich wartościach, które w ogóle wspierają nie tylko pracę wychowawczą, ale w rzeczywistości wspierają po prostu uczenie się uczniów. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Sylwio, a jak to u Ciebie wygląda? Dobry wieczór. Ja się jeszcze z Państwem przywitam, ponieważ do tej pory nie miałam okazji. Natomiast wydaje mi się, że Benia tutaj już bardzo dużo powiedziała na ten temat. Jeżeli chodzi o kompetencje, to ja jeszcze wymieniłabym
tutaj takie kompetencje, których nabierają uczniowie, ponieważ poruszanie tematów globalnych, czy to na zajęciach przedmiotowych, czy na godzinach wychowawczych, o których dzisiaj rozmawiamy, uczy dzieciaki choćby takiej sztuki rozmowy i komunikacji. Zapewne będą zdarzały się sytuacje, kiedy ich poglądy będą się różniły, bo przecież wywodzą się z różnych środowisk, z różnych domów i to również jest okazja do ćwiczenia takiej kompetencji, jak wiemy wszyscy doskonale, niezwykle istotnej w szkole i przydającej się przy różnych okazjach. Ponadto myślę, że to jest też okazja do uczenia pewnej odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje, działania, za świat, nawet jeżeli to brzmi nieco górnolotnie, ale naprawdę z moich doświadczeń to bardzo procentuje i pokazuje, że nawet te osoby spośród naszych uczniów i uczennic, które do tej pory nie myślały o pewnych problemach, z jakimi musimy się mierzyć w obecnych czasach, takich związanych właśnie z edukacją globalną, pod wpływem zajęć, jakie z nimi prowadzimy, napierają takie świadomości, zaczynają się zastanawiać, a co więcej, później wychodzą z inicjatywą do tego, żeby podejmować właśnie jakieś akcje, pomysły, i stają się bardzo zaangażowanymi członkami, członkiniami nie tylko szkoły i społeczności, ale po prostu takimi obywatelami, obywatelkami. Czyli idziemy tak naprawdę jeszcze dalej, że do czego ich tak naprawdę wychowujemy, prawda? Po wyjściu ze szkoły. Mam poczucie, że to jeszcze będzie się nam pojawiało w rozmowie, bo jest to niezwykle ważne i kiedy rozmawiałyśmy wstępnie tutaj, To bardzo ciekawe było właśnie to, że rozmawiamy, ku czemu tak naprawdę tutaj wychowujemy. Ja tylko jeszcze sprostuję tutaj, bardzo serdecznie dziękuję za informację, że Państwo dostają tam błędnego maila potwierdzającego. Od razu uprzedzam, że link, który Państwo mają, jest w porządku, a ja jeszcze wyślę Państwu dodatkową informację na ten temat, tak żeby Państwo już byli całkowicie pewni, że zarejestrowaliście się na właściwe webinarium z właściwą datą. Marto, czy kiedy ty tak słuchasz dziewczyn i kiedy porównujesz swoje doświadczenia z pracy z uczniami, z nauczycielami, z tym, co one mówią, co jeszcze przychodzi ci do głowy albo co cię szczególnie uderza? Tak, tutaj rzeczywiście wynika z tego to, co tak przebijało się, czyli to, że tak naprawdę edukacja globalna prowadzić ma do działania. Tutaj Sylwia powiedziała o tych obywatelach i obywatelkach, bo właśnie my chcemy jakby budować pewne społeczeństwo, które jest odpowiedzialne za to, co się dzieje na Ziemi, które jest odpowiedzialne za to, co każdy obywatel, każda obywatelka robi i które jest świadome jakby swoich działań. I w takiej soczewce to, co dzieje się w szkołach w czasie naszych programów z edukacji globalnej, to właśnie uczy te kompetencje, które uczniowie nabierają, to wychodzi poza działalność szkoły, bo te kompetencje zostają potem na przyszłość, bo taka umiejętność współpracy, umiejętność w ogóle komunikowania się w grupie, rozmawiania o tych trudnych tematach i rozumienia różnych trudnych rzeczy i tego, że ludzie nawet w naszej grupie, w naszej klasie są różni i nasz nauczyciel, nauczycielka też może mieć inne zdanie, to jest cenna szkoła na to, jak rozmawiać z ludźmi w przyszłości, jak żyć z ludźmi, jak w tym świecie funkcjonować. My też pracujemy często metodą projektu młodzieżowego. Tutaj na pewno dziewczyny będą o tym mówić jeszcze. I sama ta metoda jest taka, po pierwsze, która oddaje sprawczość młodzieży, ponieważ nauczyciel, nauczycielka tutaj mają jakby wspierać, ale jednak stać z boku. Więc tu już młodzież dostaje coś w swoje ręce, coś, co musi stworzyć, a jeszcze to ma być poświęconego jakiemuś zagadnieniu z edukacji globalnej, czyli już ma działać na rzecz świata w takiej małej skali i to może się wydawać, że to nic nie jest, że to jest jakaś ziarenko piasku, no ale właśnie z takich małych działań, które każdy z nas podejmuje, układamy jakoś tą układankę tego świata i myślę, że to jest właśnie
to jest właśnie najcenniejsze w tych działaniach. Dzięki, bo tak kiedy cię słucham, to z jednej strony mówisz, że to jest wychodzenie poza to, co się dzieje w szkole, a ja mam poczucie, że no właściwie o to w szkole chodzi, tak, żeby rzeczywiście przygotowywać po prostu do życia, a nie żeby ona była od tego życia oderwana. Też słyszę w tym, co mówicie, że te zaangażowania w działania lokalne pozwalają uczniom podjąć właśnie działanie na rzecz czegoś ważnego, że oni czują, że to jest ważne. I myślę, że to jest taki ogromny potencjał tego, o czym mówimy. Wyciągam tutaj w tej chwili z rękawa fragmenty materiałów właśnie z tego szóstego zestawu materiału Wychowanie to podstawa, w którym zwracamy uwagę na myślenie o myśleniu akurat w tym wypadku, czyli tak naprawdę o poddawanie takiej krytycznej refleksji tych schematów myślenia, z którymi wychodzimy jakoś tam ze środowiska. To jest właśnie taki element, który wspiera zdystansowanie się wobec tego, że to, co ja sobie myślę o świecie, to jest na pewno prawdziwe i tak musi być. Znaczy, że utożsamianie pewnych ocen z faktami. Myślę, że to jest niezwykle, niezwykle, niezwykle cenne. I wreszcie drugi fragment to jest z kolei tutaj z materiałów wytworzonych przez Kasię Dzięciołowską. Rozmawiamy o wartościach. Jeżeli Państwo znają wcześniejsze materiały z programu, to tam też była praca na wartościach, ale tutaj pokazujemy, że ta praca na wartościach to jest praca właśnie nad problemami w tym wypadku takimi zupełnie, zupełnie współczesnymi. Co jest dla mnie ważne, co mnie napędza, a co jest ważne dla świata i dla wszystkich ludzi. Myślę, że te materiały mogą być tutaj bardzo cenne. Widzę, że pojawiają się też pytania o zaświadczenia zgodnie w tej chwili z polityką naszą. Podam oczywiście Państwu link do zaświadczeń pod koniec naszego webinarium i przypominam też, skoro już o tym w tej chwili mówimy, że tylko przez ten bezpośredni link można wejść i pobrać sobie, wygenerować samodzielnie zaświadczenie. No dobrze, to było o tym, w jaki sposób wspieramy uczniów, ale skoro już mamy się tak zaangażować w coś, co jest trudne, to zapytam wprost, co my z tego będziemy mieli. Sylwia. Rzeczy, które mnie przychodzą do głowy, to w zasadzie cała lista korzyści dla nauczyciela czy nauczycielki, którzy będą wprowadzali edukację globalną na swoich przedmiotach czy na godzinach wychowawczych, ponieważ jest to doskonała okazja do tego, żeby poznawać lepiej swoich podopiecznych, ich poglądy, przekonania, ale też do tego, żeby rozmawiać z nimi o rzeczach naprawdę ważnych, takich, które mają teraz znaczenie, tak jak powiedziałaś Emilio wcześniej, do kształtowania pewnych postaw, wartości, które uważamy za istotne. I ja zawsze powtarzam, że bycie nauczycielem to jeden z najwspanialszych zawodów, jakie możemy wykonywać, dlatego że mamy realny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, właśnie dzięki temu, że z naszymi podopiecznymi pracujemy, że możemy im przekazywać pewną wiedzę, pewne wartości, przygotowywać do tego, żeby być lepszymi ludźmi. Ale wśród takich korzyści, które mi przychodzą do głowy jeszcze i które są wymieniane na przykład przez osoby biorące udział w kursach, które właśnie dotyczą edukacji globalnej, to na przykład też fakt, że sami nauczyciele czy nauczycielki, które się zajmują edukacją globalną i wprowadzają na swoich zajęciach, mówią o tym, że poszerzają swoją własną wiedzę, że jest to też okazja do zweryfikowania swoich postaw, przekonań, poglądów, do podejmowania dużo bardziej świadomych działań i decyzji. Z takich korzyści, które jeszcze można byłoby tutaj wymienić, to także lekcje, które są bardziej angażujące, które bardziej w
przemawiają czasami do uczniów, no bo wiemy, że tematy są różne i niekiedy jakkolwiek mamy taki obowiązek, to jednak powtarzane po raz kolejny niekoniecznie są takimi ważnymi. Natomiast z moich doświadczeń wynika, że uczniowie, uczennice, kiedy poczują właśnie, że mają też okazję do zaangażowania się w pewne działania, to dużo bardziej z nami współpracują, dużo bardziej są właśnie zaangażowani też na naszych zajęciach. Poza tym pamiętamy też, że przecież od niedawna mamy obowiązek realizowania na swoich zajęciach takich zagadnień, które są związane też z, na przykład ze zmianą klimatu, czy która również dotyczy trochę edukacji globalnej. Więc tak od strony szkolnej można powiedzieć, że jest to okazja do tego, żeby wywiązywać się z naszych takich zadań nakładanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast myślę, że dla wielu osób może być też przekonujący fakt, który, nie ukrywam, był również jednym z czynników, jakie sprawiły, że ja sama się edukacją globalną zajęłam kilka lat temu, a które jest też wymieniane przez osoby biorące udział w naszych kursach internetowych dotyczących edukacji globalnej, bo wciąż musimy realizować ścieżkę takiego stażu zawodowego i udział w takich kursach, w takich szkoleniach, czy podejmowanie pewnych działań na terenie szkoły albo nawet poza nią ze swoimi uczniami, uczennicami, też są dodatkowymi działaniami, którymi później możemy się pochwalić, o których możemy opowiedzieć, kiedy już właśnie będziemy pisać na przykład sprawozdanie czy rozmawiać z komisją egzaminacyjną. Więc może jest to taki powód nieco bardziej prozaiczny, ale też dobry do tego, żeby tą edukacją globalną się zajmować, a później, proszę mi wierzyć, już to działa samo i my nawet nie zorientowujemy się, kiedy będziemy po prostu tą edukację globalną wplatać w swoje zajęcia, kiedy będziemy dostrzegać takie zagadnienia i kiedy stanie się ona po prostu czymś takim naszym. Wielkie dzięki. Beniu, co byś dopowiedziała do tego? Ja podzielam zdanie Sylwii, także zgadzam się we wszystkim w 100%. Na pewno korzyści, jakie odnoszę osobiście wprowadzając te wątki edukacji globalnej, to poczucie sensu mojej pracy. Dlatego, że wiem, po co jestem w szkole, czego uczę i po co. No i młodzież nabywa po prostu umiejętności, które wykorzystuje, które czynią ją świadomą, krytyczną i podejmują późniejsze działania. To, co też jest ważne dla mnie, to, że traktuję to po prostu jako proces też, bo jednorazowe działania, tak jak wcześniej też o tym Marta wspomniała, nie wystarczą i ja się z tym bardzo zgadzam i uważam, że żeby to przyniosło efekty, powinno być wprowadzane systematycznie. Też o tym Sylwia wspomniała, że potem to się tak mimowolnie dzieje i faktycznie tak jest. Więc jest to jakiś pomysł po prostu na godziny wychowawcze, na zajęcia przedmiotowe i to wszystko ze sobą może korelować, współgrać. Możemy współpracować ze sobą też jako wychowawcy i przedmiotowcy, na przykład podejmując te same wątki, co też zacieśnia więzy w szkole. Ja zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo i czasami to jest tak, że na początku ktoś może być outsiderem, ale może też być pionierem i zachęcić innych. Można organizować różnego rodzaju działania, na przykład w tej chwili z młodszymi klasami, tak? Jeżeli ten wachlarz nam się rozszerzył klas w szkole podstawowej. Także to są też ogromne korzyści właśnie współpracy między klasami, czy między nauczycielami, wychowawcami, między rodzicami a dziećmi, bo często też w te działania się angażują rodzice, którzy wspierają. Więc to jest też ogromny właśnie walor dla nas jako wychowawców, że widzimy efekt po prostu tych działań. Także też tutaj Sylwia wspomniała o tym, bo chcę się też do tego odnieść, co wcześniej było powiedziane, że mamy realizację działań szkolnych, ale z drugiej strony wyjście poza sztampę szkolną.
bo jednak tutaj znowu mamy taką furtkę no, niezwykle interesujących tematów współzależności, rozumienia po prostu tego świata i odnalezienia się w nim. Także no, to są te walory wychowawcze ogromne, które chciałam dopowiedzieć do Sylwii. Dzięki. Benia jest jedną z autorek także w materiału właśnie do programu Wychowanie to podstawa. I tutaj wyjęłam fragment twojej wypowiedzi, która pokazuje znowu to, co z tych waszych wypowiedzi wynikało. Ja was pytam o korzyści dla nauczyciela, a wy mówicie, nauczyciel ma takie korzyści, że uczniowie robią to i to. Ale myślę sobie, że to jest tak ogromnie powiązane, tak, że jeżeli ktoś już zostaje nauczycielem, to po to, żeby uczestniczyć właśnie w tym procesie zmiany młodego człowieka i że to jest tak niezwykle satysfakcjonujące. I tak mnie to poruszyło, że powiedziałaś, że po prostu widzisz sens swojej pracy. I tutaj też te wypowiedzi twoich wychowanek, twoich uczennic, które właśnie podkreślają to, co się zadziało w tym procesie i co daje ci niewątpliwie satysfakcję. Myślę, że to jest ten element, który naprawdę warto podkreślać. Marto, czy w tobie się coś takiego zrodziło, co chciałabyś dodać do wypowiedzi dziewczyn? Mnie, jak ktokolwiek spyta, to zawsze mam coś do powiedzenia, więc powiem tym razem też. Więc tak, we mnie obudziło się coś takiego, oczywiście ja nie powiem jako ja sama wychowawczyni, co zyskuję, bo tak było zadane pytanie, to mi nie było dane. Natomiast tak sobie myślę, patrząc na to, co słyszymy od nauczycieli i nauczycielek biorących udział w naszych programach, to, co słyszymy w grupach roboczych, to jest to, że w tym procesie i to, co nawet tutaj Benia też zapisała, znaczy jest podane w cytacie Beni, że idzie razem z uczniami, że tutaj trochę w tej edukacji globalnej czasami role mogą się odwrócić. Uczniowie, uczennicy stają się naszymi nauczycielami i nauczycielkami. I wydaje mi się, że to jest wspaniałe, bo my często słyszymy, że w tych tematach, które są podejmowane, które są właśnie aktualne i do których młodzież często ma nawet większą dostęp niż dorośli, nauczyciele, nauczycielki nie wiedzą i dowiadują się od młodzieży wiadomości, których nie miały. Lub młodzież w tym procesie nauki na dany temat, na przykład o zmianie klimatu, dociera do informacji, o których nauczyciel, nauczycielka nie wiedziała. Więc to mi się wydaje takie piękne, że właśnie nawzajem można się uczyć i wydaje mi się, że w tej edukacji globalnej jest to jeszcze podniesione na jakiś taki wyższy poziom niż może w innym procesie nauczania. No i tak słuchając dziewczyn, to myślę, że tak właśnie jest. Poza tym jeszcze to wydaje mi się, że to jest tak, że to jest jakieś wyjście poza, być może to jest wyjściem poza swoją strefę komfortu, więc jesteśmy wychowawcą czy po prostu nauczycielem, no to po prostu my zyskujemy, bo dowiadujemy się czegoś nowego o świecie, ale też o sobie po prostu. Dzięki. W ten sposób myślę, że bardzo płynnie żeśmy przeszły do kolejnego zagadnienia, bo właśnie zaczęłaś mówić o wychodzeniu ze strefy komfortu. Właśnie zaczęłaś mówić o tym, że nagle zaczynamy się uczyć od swoich uczniów. Wcale niekoniecznie wszyscy musimy się dobrze w tej roli czuć. Właśnie ze względu na to, że często ta tradycyjna rola nauczyciela to jest rola mentora, rola autorytetu, rola tego, który wszystko wie. Gdzieś tam krąży cały czas takie przekonanie, które bardzo często po prostu sami wynieśliśmy ze szkoły, czasami wynika z kultury pracy szkoły. I myślę, że to może być jedno z wyzwań, które staje przed osobami, które jednak odważają się, bo chcę specjalnie to powiedzieć, tak jak ty powiedziałaś na początku, że macie świadomość, że te tematy są trudne, które odważają się sięgnąć po tę tematykę globalną. Ale powiedzcie, jak wy to widzicie w swojej praktyce, bo ja tak naprawdę też troszeczkę tutaj teoretyzuję, pomimo to, że jestem nauczycielką, to nie przyznaję się do pracy z tematami globalnymi. Samo mnie to jakoś tutaj właśnie fascynuje. Jak
to wyglądało w waszej praktyce albo w praktyce nauczycieli, z którymi pracowałyście zarówno w kursach internetowych, jak i w swoich szkołach, bo przecież, tak jak mówiłyście, byłyście swoistymi liderkami tej edukacji globalnej. Beniu. Moja przygoda z edukacją globalną była zupełnie przypadkowa, jeżeli chodzi o te początki, więc ja zaczęłam od takiej typowej edukacji obywatelskiej, a ponieważ współpracowałam przy wytwarzaniu, przy tworzeniu nowych materiałów, sama po prostu wdrożyłam te wątki i one mnie niezwykle zainspirowały, ponieważ zaczęłam je testować właśnie w pracy z młodzieżą, która no właśnie była nieco zamknięta na, w ogóle na naukę i na świat, o czym już wspomniałam. Na pewno wyzwaniem może być taki lęk przed tym, że no nie wystarczy nam czasu na realizację takich dodatkowych zagadnień, bo przecież i tak dużo w szkole jest do realizacji różnych rzeczy. Być może problemem może się okazać brak materiałów, które jednak są i Centrum Edukacji naprawdę ma tutaj ogromną ofertę i ja osobiście z tego korzystam i nieustannie poszerzam tutaj swoją wiedzę i kompetencje korzystając z tych materiałów. Także te kompetencje też mogą stanowić jakiś brak kompetencji, ewentualny strach, tak? Natomiast myślę, że warto go przełamywać i zacząć od takich drobnych rzeczy, które są w naszym zasięgu. Ja zawsze zaczynam od dobrej rozmowy, od dobra rozmowa, która być może z czasem stanie się czymś większym, być może klubem dobrej rozmowy, tak jak to miało miejsce u mnie w szkole, w której rozmawiałam na temat uchodźców, uchodźczyń, ale ta dobra rozmowa jest tym, od czego wychodzę w ogóle w pracy z każdą klasą i polega na ustaleniu zasad komunikacji, które wychodzą od młodzieży, od dzieci. Oni też czują się współodpowiedzialni za to i jeżeli my mamy ustalone zasady, jeżeli są warunki w klasie na to, żeby rozmawiać na różne trudne tematy i młodzież czuje to i dzieci, że mogą porozmawiać, że my jesteśmy ich partnerami, bo to jest też ważne, żeby być partnerem i takim przewodnikiem, ale żeby nie stawać nad tymi dziećmi, żeby oni czuli, że my czuły, że jesteśmy, że wspólnie do czegoś dążymy. Więc ta perspektywa partnera też może spowodować jakiś lęk, czy właśnie wyjście spoza tej strefy komfortu. Być może, że pojawią się trudności ze strony rodziców na przykład, że podejmujemy jakieś kontrowersyjne tematy. Natomiast jeżeli wyjdziemy wcześniej od postaw, które dzieci mają mieć kształtowane i te postawy również wychodzą ze strony rodziców, no to w momencie dzięki tym trudnym tematom kształtujemy te postawy. Ja serdecznie polecam przewodnik Klubu Dobrej Rozmowy, który również jest dostępny na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej i on bardzo fajnie prowadzi przez to, jak można stworzyć w ogóle te zasady dobrej rozmowy, podpowiada punkty takich zasad, jak również podpowiada organizację takiego klubu, bo z czasem właśnie ten punkt ciężkości przychodzi z lekcji, tak, i oddajemy go młodzieży, na przykład na zajęcia pozalekcyjne i młodzież może później wdrażać te działania młodsze dzieci ze szkoły, więc na pewno no to są wyzwania, ale można je pokonać i stawić im, może tak, można im stawić czoło i po prostu iść razem z młodzieżą, o tak, i potraktować je jako właśnie wyzwania, a nie trudności. Dzięki, kiedy tak Cię słucham, to nagle sobie uświadomiłam, że przecież jeżeli rozmawiamy o tych zasadach komunikacji, bo tak naprawdę ta zasada, właśnie ta idea dobrej rozmowy, to są pewne zasady komunikacyjne, które po prostu stosujemy cały czas. Jeżeli je stosujemy, to zastosujemy je także w rozmowie z rodzicami, także w tej trudnej rozmowie. Jeżeli
się uczymy podejmować trudne tematy z uczniami, no to jak przyjdą do nas rodzice z pretensjami, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli dokładnie te same kompetencje, żeby tę rozmowę podjąć. I nagle tak zrobiło mi się lżej, że może rzeczywiście to jest taki trochę samonapędzający się mechanizm, że uczymy się w tym procesie właśnie radzić sobie z bardzo trudnymi sytuacjami, a jednocześnie właśnie pracujemy z uczniami nad tym, co ich interesuje i z czym będą potem sobie i teraz radzili w życiu i potem radzili w życiu, więc to jest dla mnie jakoś tutaj fascynujące. Sylwio, a jak ty widzisz tę kwestię wyzwań? Mnie się zdarzyło już kilka lat temu, ale taka sytuacja, kiedy z jednej klasy rozmawialiśmy właśnie na tematy związane z edukacją globalną, a konkretnie na te, które są związane ze zmianą klimatu, z koniecznością ochrony środowiska i tak dalej. Jeden z moich uczniów powiedział wtedy, ale proszę pani, ja naprawdę nie widzę potrzeby do tego, żeby się tym przejmować, bo prawdopodobnie mnie to nie będzie dotyczyć, bo umrę. Dlaczego mam teraz sobie robić jakiś kłopot? Dlaczego mam tym się zajmować? Jak to nie będzie mój problem? Dzisiaj wiemy, że bardzo prawdopodobne, że to będzie problem nas wszystkich. Natomiast to jest też taka sytuacja, która nie zdarzała się często i ja w zasadzie byłam mu wdzięczna za to, że wtedy się zdecydował, zdobył się na taką odwagę i powiedział wprost o tym. I to nie była łatwa sytuacja, tak? Ponieważ mogą się pojawić takie emocje, jakieś oburzenie, niezgoda, może nawet jakieś elementy agresji w nas samych, czy to w uczniach, czy uczennicach, którzy się nie będą zgadzali. No ale z drugiej strony jest to właśnie szansa do tego, żeby porozmawiać, tak, żeby nauczyć się też szacunku dla różnic i pogodzić się z tym, że różne osoby mogą mieć różne poglądy. Można tutaj dyskutować na ten temat, jakoś polemizować, przytaczać argumenty, więc to raczej jest też szansa. Nie zdarzyło mi się natomiast nigdy taka sytuacja, która byłaby związana z rodzicami, z tym, żeby rodzice tutaj jakoś interweniowali. Myślę, że każdy z nas, jeżeli pracujemy w szkole, to też mamy w sobie takie wyczucie związane z tym, że wiemy, z jakim zespołem mamy do czynienia. Obserwujemy ich i nawet jeżeli zdarzają się takie tematy, które mogą być kontrowersyjne, to jestem głęboko przekonana, że każdy nauczyciel i nauczycielka, każdy z Państwa będzie wiedziało, do którego momentu można prowadzić taką dyskusję, tak żeby właśnie później nawet samych dzieci nie stawiać w jakichś trudnych sytuacjach domowych, tak? No bo możemy im przekazywać pewne wartości, możemy rozmawiać, a niewykluczone, że rodzice będą mieli zupełnie inne poglądy. No ale sądzę, że to jest taka kompetencja, którą posiadamy nie tylko w odniesieniu do tych zagadnień związanych z edukacją globalną. Natomiast przychodzi mi do głowy jeszcze jedno wyzwanie, z którym spotkałam się podczas jednych z warsztatów dla młodzieży właśnie w ramach takich działań związanych z edukacją globalną. I okazało się, że ci uczniowie i te uczennice tak bardzo się zaangażowali, mieli tyle pomysłów na to, co zrobią, że aż za dużo, a za mało czasu. I to też może być, tak mi się wydaje, jakieś wyzwanie dla nas i zadaniem przy okazji, żeby umieć się nad nimi czuwać, żeby być trochę takim moderatorem czasami. My wtedy opracowaliśmy po prostu konkretny plan, wykorzystując takie coachingowe ćwiczenia, w którym oni zobaczyli, tak, że nie da się w ciągu na przykład jednego czy dwóch dni zrobić 10 działań, że trzeba przewidzieć pewne konsekwencje, pewne trudności, jakie mogą się pojawić. Więc czasami trzeba umieć ten entuzjazm dzieci i młodzieży w jakiś sposób zorganizować i ująć pewne ramy możliwości czasowych, organizacyjnych i tak dalej, no bo te idealistyczne przekonania, marzenia, no
żeby nie podcięło im to skrzydeł, tak? Więc myślę, że to jest też, może stanowić takie wyzwanie, z jakim się zetkniemy, ale moje doświadczenia pokazują, że naprawdę warto i nawet jeżeli Państwo macie jakieś obawy związane z wprowadzaniem edukacji globalnej, to one bardzo szybko się rozwiewają, kiedy zobaczymy, że ta edukacja globalna wcale nie jest taka zła, że wręcz przeciwnie, działa to pozytywnie i na nas, i na naszych podopiecznych. A może się zdarzyć w wyniku jakichś tam działań, że także na otoczenie, w którym jesteśmy. Super. Tu się pojawiło bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ale właśnie, ja bym chciała, żebyśmy to trochę rozwinęły. Dla uczniów, od której klasy polecają panie te tematy? Tutaj te materiały, które my Państwu pokazujemy, one są konkretnie skierowane do klas 4-8, ale wiem, że pracowałyście w taki sposób, że tak naprawdę schodziłyście z tymi tematami jeszcze niżej. Czy mogłybyście coś na ten temat powiedzieć, zanim jeszcze Martę dopuszczę do głosu? To ja może powiem tak krótko. Pracowałam z pierwszakami, ponieważ miałam kilka godzin w świetlicy i chciałam wykorzystać to w taki sposób właśnie bardzo praktycznie budujący dla tych dzieci. Dlatego tam analizowaliśmy materiały z edukacji globalnej, czytaliśmy Chłopca z Lampedusy i mówiliśmy o kwestii uchodźstwa. I dzieci systematycznie po prostu miały czytane opowiadania, do nich robiły rysunki, potem oczywiście rozmawialiśmy na ten temat w kontekście, tutaj korzystałam ze scenariuszy też CO z projektu Poczytajmy i ponieważ były wdrożone w tą tematykę, potem się włączyły w taki ogólnoszkolny projekt wspomagania dzieci uchodźczych i rodzin uchodźczych. Także to też już była taka świadoma pomoc. To jako taki przykład. I też inny pomysł, kiedy dziewczęta z klasy szóstej i chłopcy prowadziły projekt z celów zrównoważonego rozwoju i był on przeznaczony dla uczniów pierwszej klasy i drugiej w porozumieniu z wychowawczyniami tych klas, także można też w ten sposób i naprawdę bardzo się to wszystko sprawdziło, także zarówno kwestia uchodźcza, jak i celów zrównoważonego rozwoju. A poza tym wydaje mi się to właśnie taką niesamowitą szansą, żeby zachęcać te dzieciaki, które już pracują w ogóle z tymi tematami globalnymi właśnie, żeby przygotowywały jakieś materiały, czy jakieś rozmowy, czy jakieś zabawy dla młodszych dzieci. To zawsze to takie modelowanie przez nieco starszych kolegów może się okazać przeogromną tutaj mocą tych podejmowanych działań. Tutaj mamy też informację na czacie, czy taką sugestię, że dobrą okazją do podejmowania tej tematyki będzie 22 marca, Światowy Dzień Wody. Dziękujemy też za tę uwagę. Marto, czy coś Ci przyszło do głowy na temat wyzwań? Przyszło mi jeszcze takie coś do głowy a propos tego może strachu, obaw, jak zacząć, jak mówić, bo też wiemy, że często pojawiają się takie obawy, na przykład no jak zacznę ten temat migracji, jak będę mówić o uchodźcach, no to będą nieprzyjemne jakieś sytuacje, a jak zacznę o równości płci, no to też będzie coś nie tak w tej klasie. Ale tak sobie myślę, że przecież jakby ta edukacja globalna nie polega na tym, że my mówimy, co jest, jakby nie pokazujemy jednej strony. My chcemy pokazywać fakty, a fakty same w sobie nie mogą być złe, ponieważ jest to po prostu obiektywna prawda o tym, co się dzieje na świecie. Więc przede wszystkim no jakby wydaje mi się, że tym przełamaniem tego strachu i taką odwagą jest po prostu powiedzenie sobie, że pokazuje się jakiś prawdziwy obraz tego, co się dzieje na świecie. I to powinno być zachętą, że po prostu przekazujemy fakty i uczymy obiektywizmu. A te emocje, o których tutaj też padły słowa o emocjach, też o pracy na konfliktach, to mogą działać na korzyść i ta umiejętność krytycznego myślenia, której uczymy,
to też właśnie prowadzi do tego, że możemy widzieć różne opinie, możemy mieć różne zdania, ale szanujmy się i nauczmy się po prostu ze sobą rozmawiać, a wszystkie strony wtedy mogą na tym skorzystać. Ja cały czas widzę tutaj taki potencjał, że uczymy się uczymy uczniów takich bardzo właśnie życiowych kompetencji, wiem, że o tym mówiłyśmy, ale powiem to raz jeszcze, ale tak naprawdę i wzmacniamy swoje własne kompetencje właśnie zachowywania się w sytuacjach trudnych, podejmowania trudnych rozmów. Dla mnie, mnie żeście zachęciły, jak słowo daję, także dzięki, powiedzcie mi w takim razie, co robić, tak, jak żyć. A więc rozmawiałyśmy o tym, Benia to gdzieś powiedziała na pewnym momencie, że przecież można zacząć tak naprawdę od małych kroków, ale co to będą te małe kroki, a jakie w waszej praktyce się sprawdziły takie większe projekty, Sylwio? Ja chciałam uspokoić wszystkie osoby, które są, mają być może pewne obawy, ponieważ działania, które podejmujemy w ramach właśnie edukacji globalnej, wbrew temu określeniu, które się tutaj pojawia, wcale nie muszą być od razu takie globalne, tylko mogą być to właśnie najpierw takie dużo, dużo mniejsze, a niewykluczone, a właściwie jestem przekonana, że w większości przypadków zamienią się w jakieś wielkie. Natomiast mogę powiedzieć też na swoich, opierając się na swoich własnych doświadczeniach, czy na doświadczeniach osób, które uczyły się edukacji globalnej w kursach organizowanych przez CEO, że najpierw warto spróbować sięgnąć po materiały przygotowane przez nas, przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i na przykład wprowadzać takie tematy na godzinach wychowawczych, tak, do czego dzisiaj Państwa zachęcamy, ale też na przykład na godzinach, na takich zajęciach przedmiotowych. I wbrew takim może pierwszym obawom, które się tam czasami pojawiają, no ale o czym ja mam mówić, to gwarantuję Państwu, że Państwo później będziecie widzieli wszędzie edukację globalną i ona się będzie pojawiała, więc ja też mogę powiedzieć, jako współautorka tych scenariuszy do szkoły podstawowej, akurat przygotowywałam do języka polskiego, ale to dotyczy też większości materiałów, warto tam sięgać, warto się z nimi zapoznać, dlatego że przyświecała nam też często taka myśl, żeby te pomysły, które wplatamy na przykład w lekcje języka polskiego, żeby spokojnie dało się bez większych problemów przerobić też, tak, czy zaadoptować na godziny wychowawcze. I znajdziecie tam Państwo mnóstwo inspiracji. I wydaje mi się, że od tego można zacząć, tak? To będzie też dla Państwa takie bezpieczne. Później warto podejmować na przykład takie działania, które będą się wpisywały w Tydzień Edukacji Globalnej. To jest wydarzenie organizowane każdego roku w listopadzie, gdzie jest mnóstwo materiałów, mnóstwo pomysłów, podpowiedzi, co można robić z uczniami i uczennicami. Albo tak jak Państwo tutaj pisaliście, na przykład Pani Małgorzata, wyszukać sobie takie okazje w ciągu roku, właśnie takie choćby jak ten zbliżający się Światowy Dzień Wody, Dzień Ziemi, Dzień Morza i tak dalej, i spróbować wtedy zaprosić uczniów, uczennice czy całą szkolną społeczność do tego, żeby się w jakiś sposób w to zaangażować. Takie inspiracje, takie materiały, podpowiedzi, kalendarz z tego typu wydarzeniami znajdziecie Państwo też na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warto się także zapisać na newsletter. Kolejnym krokiem, który ja bardzo polecam i mówię to również z własnego doświadczenia, ponieważ w ten sposób zaczęła się moja przygoda z edukacją globalną, jest wzięcie udziału w warsztatach tego typu organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. I są to warsztaty zarówno dla nauczycieli, nauczycielek, gdzie Państwo będziecie mieć
całe mnóstwo inspiracji, nie tylko od CEO, ale także od siebie nawzajem. I muszę powiedzieć, że mimo iż kilkukrotnie już byłam mentorką w takich warsztatach, to za każdym razem, chociaż przecież znam tematykę, znam też podstawę programową, to za każdym razem jestem zaskakiwana nowymi pomysłami. I mam w zasadzie wrażenie, że one się nigdy nie wyczerpią, bo to jest niesamowita różnorodność inicjatywy. Panuje tam wspaniała atmosfera, więc można to zrobić dla siebie, ale również organizujemy takie warsztaty dla uczniów i uczennic. I mam takie i doświadczenie, takie głębokie przekonanie, że te warsztaty są również takim znakomitym punktem wyjścia. I potem trochę się to wszystko dzieje samo, dlatego że rozpalamy zaangażowanie, rozpalamy chęć zmiany świata w naszych uczniach, uczennicach i oni później już sami podejmują mnóstwo działań, mają nowe pomysły, co jeszcze można zrobić. I może początkowo my musimy dać impuls, ale z czasem to w zasadzie, tak jak wcześniej Marta powiedziała, to oni dają taki impuls nam, to nas uczą, nas przekonują i nas też zapraszają do zorganizowania akcji, które same wymyślają. Więc ja zaczęłabym od małych kroków po to, żeby później sukcesywnie i skutecznie zmieniać świat, bo to się naprawdę dzieje. Dzięki. Teraz na slajdzie pokazałam takie naprawdę, naprawdę małe kroki, dlatego że tak jak powiedziałam, w programie Wychowanie to Podstawa bardzo nam zależy na tym, żeby pokazywać, że to, co codziennie robimy, że te drobiazgi interakcyjne, czy to kształtowanie postaw odbywa się naprawdę na co dzień i że można zacząć od takich rzeczy, które nam się być może wydają oczywiste albo właśnie nieistotne, tak jak przedtem się mówiło, że to taka mała skala, cóż to znaczy, tak? Po to, żeby gdzieś iść w głąb. Beniu, jak to wygląda, jeśli chodzi o twoje doświadczenie? Też zawsze zaczynam od małych działań w każdym zespole. I na przykład takim mogę tutaj podać takie doświadczenie zdrowej żywności, tak? Sprawdzenia tego, co mamy w śniadaniówkach i na przykład tutaj no, wdrożenie takiego sposobu świadomego kupowania, ograniczenia konsumpcjonizmu, no i też kupowania na przykład od lokalnych tutaj dostawców i wtedy wzrasta na przykład świadomość tego, że możemy ograniczyć ślad węglowy. To są takie drobne rzeczy, ale nabywamy taką praktykę, łącząc te wszystkie różne doświadczenia, które też tutaj są widoczne na slajdzie, to jest taki mały krok. Jeśli chodzi o inne takie doświadczenia, to ja mogę powiedzieć, że od tego klubu na przykład Dobrej Rozmowy dziewczęta i chłopcy, z których miałam pod opieką, chciały przejść do konkretnego działania, żeby poznać uchodźców. U nas akurat nie było takiej możliwości w okolicy, więc zorganizowaliśmy taką zbiórkę świadomą na rzecz tutaj uchodźców z Czeczenii. To była zbiórka dla konkretnych osób. Dzieci też poznały te osoby, bo osobiście wręczyły te rzeczy i tutaj wdrażaliśmy też taką mądrą, świadomą pomoc, tak? I nie była to też jednorazowa akcja, tylko był to wynik procesu tej edukacji, który trwał kilka lat, a dziewczęta potem jak wyszły ze szkoły z gimnazjum do szkoły średniej, również ten pomysł Dobrej Rozmowy próbowały wdrożyć na swoich godzinach wychowawczych w szkole i podejmować takie działania, więc to też mi pokazało właśnie no,
kontynuowanie później tej dobrej praktyki, to, że ziarno zostało zasiane. Bardzo dobrym przykładem, to o czym wspomniała właśnie Sylwia, jest angażowanie się w Tydzień Edukacji Globalnej i to jest bardzo dobry krok początkowy, ponieważ mamy podpowiedziany temat zgodny właśnie z tymi założeniami edukacji globalnej. Ja pamiętam, kilka lat temu bardzo dobrze się sprawdziły działania związane z celami zrównoważonego rozwoju. Dzieci właściwie z całej szkoły były zaangażowane, od pierwszej klasy szkoły podstawowej jeszcze do ostatnich klas gimnazjum i był ogłoszony konkurs plastyczny na to, który z celów zrównoważonego rozwoju uważam za najważniejszy do realizacji, dlaczego, jak również w starszych klasach były rozprawki. I zrobiliśmy wspólną taką wystawę, debatę, było uroczyste podsumowanie projektu i na tej debacie też i na podsumowaniu był ogłoszony konkurs na kolaż, moje zrównoważone miasto, moje zrównoważone osiedle. Dzieci robiły zdjęcia miejsc, które chciałyby zmienić i potem na drugiej kopii przeorganizowywały je zgodnie ze swoją wizją zrównoważonego miasta. Potem prezentowały te prace na ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych. W ogóle takie działania, które proponuje Centrum Edukacji, jak właśnie to, o czym mówiła Sylwia, warsztaty, są niezwykle motywujące, inspirujące dla uczniów i uczennic. Jeżeli są jakieś wyzwania online również w postaci takich spotkań, jakiejś drobnej rywalizacji czy wymiany doświadczeń, to bardzo działa motywująco też i otwiera na te nowe doświadczenia. To też jest bardzo takim dobrym doświadczeniem, też wzmacniającym projekty, które się realizuje. To tyle, jeśli chodzi o takie dopowiedzenie tego, co też mówiła Sylwia. Dzięki. Marto, ja bym oczekiwała, że ty powiesz tak naprawdę więcej właśnie o takich działaniach projektowych. Ale jeżeli koniecznie chcesz wyjść od małych kroków, to oczywiście jak najbardziej. Ja może jeszcze trochę właśnie powiem, co my od CEO możemy, czego państwo mogą oczekiwać, jakiego wsparcia i to będzie się wiązało i z małymi, i z dużymi krokami. Przede wszystkim newsletter, o którym już wspomniała Sylwia, który prowadzi przez rok z edukacją globalną, można powiedzieć, ponieważ my co miesiąc proponujemy aktywności, które są powiązane też z takimi dniami tematycznymi i wydarzeniami, na przykład Tydzień Edukacji Globalnej, Dzień Wody, Dzień Ziemi. Odpowiadamy, co się dzieje, co można zorganizować w szkole, jak włączyć się w te działania, więc wydaje mi się, że jest to narzędzie, które przyda się każdemu, kto chce rozpocząć tą przygodę z edukacją globalną. Z takich mniej jednorazowych, mniejszych rzeczy, które można wykorzystać, to oprócz scenariuszy, i tu też jak Sylwia powiedziała, scenariuszy przedmiotowych, scenariuszy na lekcję wychowawczą, są też drobniejsze aktywności, ćwiczenia, ale też mamy na przykład gry, które można wykorzystać, na przykład klimatyczny Piotruś, który cieszy się popularnością, czy też kalendarz wyzwań dla uczniów, uczennic, którzy mogą sobie sami wypisywać swoje wyzwania, czy to klimatyczne, czy to w ogóle globalne. Po takie większe propozycje typu propozycje projektów właśnie młodzieżowych, które też znajdują się w naszych publikacjach i które można znaleźć na obu podanych stronach. Ciekawą propozycją są też filmiki, które znajdują się na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale też na podanych stronach. Filmiki, które są poświęcone i klimatowi, i migracjom. To są te najnowsze, które powstają i do których też wkrótce światło dzienne ujrzą scenariusze zajęć, które między innymi Sylwia tutaj obecna pisze. Więc i będą bardzo fajne, więc już zachęcam. Z tych jeszcze takich wydarzeń dla uczniów, uczennic bezpośrednich, to zawsze zapraszamy na festiwale dla młodzieży. Najbliższy festiwal już w przyszłym tygodniu. Festiwal właśnie z okazji, taki wiosenny, z okazji Dnia Wody, więc zachęcamy do dołączenia. Też już zdradzę, że na pewno będzie też festiwal z okazji Dnia Ziemi. I te festiwale cieszą się bardzo dużą popularnością. Grupy młodzieżowe dołączają i przez cały dzień lub też tak jak w zeszłym roku, przez cały tydzień nawet
biorą udział w różnych takich zabawnych, często konkurencjach związanych właśnie z tematyką globalną. Na przykład robią memy poświęcone odpowiedzialnej konsumpcji, więc tutaj staramy się nie nudzić, staramy się, żeby to nie było zbyt poważne, tylko rzeczywiście dostosowane do wieku. Natomiast jeżeli chodzi o te duże kroki, no to przede wszystkim my zachęcamy zazwyczaj przez semestr do dołączania do naszych programów, do kursów poświęconych edukacji globalnej. Najbliższe takie kursy ruszą na pewno na przełomie września, października, także już zachęcam gorąco. A co się dzieje w takich kursach, można poczytać między innymi właśnie tutaj. Widzę, że o klimatycznych redakcjach szkolnych pojawił się slajd. To jest to, co dzieje się w szkołach od września zeszłego roku. Natomiast jeżeli chcą Państwo też zobaczyć więcej przykładów, to na naszych stronach znajdują się takie działy dobre praktyki. I tam można podejrzeć, co udało się w naszych programach zrobić uczniom, uczennicom, jakie projekty zorganizować, jakie akcje wychodzące do społeczności szkolnej czy też społeczności lokalnej przeprowadzić. Tak, to chyba wszystkie podałam możliwości, a to nie znaczy, że nie będzie ich więcej, bo ciągle pracujemy. Tak, rzeczywiście wiele się dzieje i z wielu rzeczy można skorzystać. Ja tylko podpowiem, czy też przypomnę, że ci z Państwa, którzy rejestrowali się na to wydarzenie poprzez właśnie rejestrację, czyli przez formularz rejestracyjny i wyrazili zgodę na wysyłkę newslettera, dostaną na swojego maila także materiały z programu Wychowanie to Podstawa, które też odsyłają w dużej mierze do materiałów działu edukacji globalnej i ekologicznej, ze względu na to, że my tutaj mówimy o tym potencjale wychowawczym, prawda, który też jest bardzo, bardzo ważny dla działań tutaj Marty i jej koleżanek. I co jeszcze Wy byście dodały od siebie na koniec, a być może Państwo teraz chcą jeszcze o coś zapytać, to jest ten moment, być może chcą się Państwo czymś ze swojej strony podzielić. Zapraszam w tej chwili do takiej trochę rundy wymiany doświadczeń na te ostatnie minuty, choć mam dla Państwa jeszcze oczywiście informację o zaświadczeniach i jeszcze jedno zaproszenie. Marto, co byś chciała powiedzieć na koniec? Ja już chyba tylko mogłabym zaprosić jeszcze raz do naszych programów, które rekrutacja, no wprawdzie teraz już trwają, więc trochę gorzej dołączyć do tych trwających. Jeszcze raz zapraszam na festiwal z okazji Dnia Wody w przyszłym tygodniu Młodzież. Zapraszam już na Dzień Ziemi i zapraszam do dołączania naszych programów, ale też zapraszam do kontaktu z nami, bo jeżeli my zawsze pomagamy, jeżeli Państwo mają jakieś pytania dotyczące edukacji globalnej, jeżeli potrzebne jest wsparcie, to po prostu zapraszam do kontaktu i my doradzimy zawsze i wesprzemy. Sylwio? Ja tutaj patrzę na czat i przy okazji bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa od Państwa. Cieszę się, że to spotkanie było inspirujące. I jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, to chciałabym je na koniec rozwiać, ponieważ kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z edukacją globalną, to naprawdę nie miałam pojęcia, czym ona jest. Natomiast teraz widzę ją wszędzie, widzę wszędzie okazję do tego, żeby rozmawiać z uczniami, z uczennicami na takie ważne tematy. Widzę też zmiany, jakie weszły we mnie samej, które wprowadzam, które przekazuję też swojej rodzinie i to nadaje, naprawdę dodaje takiego poczucia sensu tego, co robimy, czym się zajmujemy na co dzień i nawet jeżeli są jakieś trudne momenty w naszej nauczycielskiej pracy, to zawsze wtedy pojawia się coś takiego, co powoduje, że jednak
Wiem, że to były przejściowe trudności i że mimo wszystko warto je pokonywać. I edukacja globalna naprawdę wspaniale się w tym sprawdza. My jako Centrum Edukacji Obywatelskiej też naprawdę wspieramy. Mówię to także jako nauczycielka praktyczka, która chociaż współtworzę materiały, to też skorzystam z wielu pomysłów. W zasadzie są niekończącą się skarbnicą inspiracji, więc proszę się nie bać, proszę spróbować, a zmiana, i to zmiana pozytywna, będzie. Bardzo to optymistycznie zabrzmiało. Bernadetta. Ja również gorąco zachęcam do brania udziału w różnego rodzaju inicjatywach globalnych i polecam traktować wszystkie trudności jako wyzwania, bo warto, a reakcja zwrotna w postaci postaw i reakcji właśnie młodzieży jest bezcenna. Także naprawdę gorąco, gorąco zachęcam. Ja zawsze kieruję się tą maksymą właśnie, uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. To też jest tam mottem w moim materiale, który napisałam, i tutaj edukacja globalna się w to wpisuje. Także gorąco zachęcam. Ja Wam też bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za udział. Państwa serdecznie zachęcam do korzystania ze wszystkich materiałów Centrum Edukacji Obywatelskiej, a szczególnie do korzystania z materiałów w programie Wychowanie to Podstawa. W związku z tym, że w tym programie już tak naprawdę kończymy powolutku, poza tym webinarium, o którym mówiliśmy tutaj 29 marca, też bardzo serdecznie dziękuję za mnóstwo zapisów w czasie tego naszego webinarium. Bardzo się cieszę, że Państwo chcą z niego skorzystać. To zapraszamy także przy okazji na webinarium właśnie dla wychowawców i dla wychowawczyń w imieniu Mapy Karier, darmowego narzędzia wspierającego doradztwo zawodowe w szkole. Mapa Karier współpracowała z nami właśnie także przy drugiej części narzędziownika Wychowanie to Podstawa. I 25 marca, ktoś pytał właśnie o 25 marca, będzie spotkanie, w którym dowiedzą się Państwo, dlaczego warto wprowadzać elementy doradztwa zawodowego podczas lekcji przedmiotowych i godzin wychowawczych już od czwartej klasy szkoły podstawowej. Dowiedzą się Państwo, jak ważna jest rola wychowawcy jako mentora rozwoju i dostaną także gotowe już pomysły do wykorzystania. Jeżeli ktoś z Państwa zeskanuje tutaj kod QR, to także będzie mógł wziąć udział, zarejestrować się bezpośrednio. A tymczasem oczywiście, tak jak obiecałam, na koniec link do zaświadczeń. Zapraszam także do kontaktu z nami, do kontaktu ze mną. Mają Państwo tutaj mój mail i proszę śledzić nasze działania. Do zobaczenia w innych działaniach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Cieszymy się, że mogliśmy Państwu pomóc, zainspirować, i dobranoc dzisiaj.